Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku. No właśnie, tak sobie dzisiaj pomyślałam, że złapię za kamerę i może trochę dla Was ponagrywam. Dawno nie było takiego luźnego daily vloga, a dzisiaj szykuje się taki dzień na załatwianiu, ogarnianiu. Jedziemy za chwilę do sklepu ogrodniczego, więc może coś dla Was ponagrywam. Pomału już szykuję mój balkon na okres wiosenno-letni. No. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Pokażę Wam jeszcze tak szybko, co mam dzisiaj na sobie. Trochę tak właśnie na sportowo. Buty Pinko, torba Furla, jeansy Zara. Koszula jest ze sklepu... chyba są Italian? Już w sumie to nawet nie pamiętam. Na pewno ramoneska cienka zamszowa jest z Candytown. Włosy związane w koczek. Mam jeszcze okulary w torbie, bo zaczyna wreszcie wychodzić słoneczko. A może w drugiej części dnia też zrobimy jakiegoś grilla? Kto wie? Życzę Wam miłego oglądania. Zamówiłam w Obi takie wieszaki na donicę, na balkon. Jestem bardzo ciekawa, jak będą nam się sprawdzać w tym roku. Wzięłam 4 w wielkości 55 cm, bo mamy takie donice 40 parę centymetrów. I miały być niby w kolorze antracyt, ale są czarne, nieważne. Więc zabieram się teraz za przymocowanie ich tutaj do balkonu i zaraz będę sadzić kwiaty w donicę. Tak sobie pomyślałam, że w międzyczasie pokażę Wam, co się dzieje u nas w domu, bo za chwilę przychodzi mój tata i robimy sobie takiego grilla w trójkę. Więc małe przygotowania tutaj na stole, ja sadzę kwiaty, a chłopaki będą grillować. Tam już też jest mięsko, część już poszła na grilla. No, także zapowiada się całkiem fajne popołudnie. Dzień dobry kochani, w drugiej części tego vloga, jest niedziela, piękne słońce, ładna pogoda, więc postanowiłam, że trochę jeszcze dla Was ponagrywam. Kochanie, gdzie jedziemy? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Idziemy na park. Do parku. Parku. Tak, słuchajcie. Parku. Wybieramy się do centrum, jedziemy do Parku Ujazdowskiego na spacerek, trzeba wykorzystać ten dzień, później będzie obiad, dzisiaj znowu wpada do nas mój tata i pewnie chłopaki znowu będą dzisiaj grillować. Jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. No właśnie, także zapowiada się naprawdę fajna niedziela, a ja życzę Wam dalej przyjemnego oglądania. I don't know where she came from. Kinda turn me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love?
Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Proszę. O, jaka malutka. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Muszę wam powiedzieć, że na kuracji z kolagenem nie jestem tylko ja, ale jest również Massimo. Kochanie, to dla ciebie. Dziękuję. No wreszcie, słuchajcie, odwiozłam mojego tatę, więc mogę się napić Aperola. Uwielbiam Aperol w okresie wiosenno-letnim i pewnie część z was również, bo z takim właśnie okresem najczęściej Aperolem się kojarzy, zobaczcie jaki piękny kolor. No ale w związku z tym, że skończył się grill, ogarnęłam balkon, posprzątałam w domu, ogarnęłam grilla, nastawiłam pranie, to czas dla mnie i czas na Aperolka. O, ale muszę wam powiedzieć, że to był naprawdę bardzo fajny weekend. Super go spędziliśmy. Bardziej bym powiedziała tak relaksująco, no bo był spacer, było ogarnianie balkonu, sadzenie kwiatów, jak mogliście widzieć, ale były też dwa dni grilla. Grilla z moim tatą, więc było dużo śmiechu. Naprawdę, uwierzcie mi, było bardzo, bardzo zabawnie. Natomiast trochę energii tak jakby odzyskaliśmy, zdobyliśmy, naładowaliśmy baterie i czas zacząć też nowy tydzień, a nowy tydzień zaczyna się dosyć intensywnie, już nie mówiąc o tym, że czeka mi bardzo dużo pracy w tym tygodniu, ale na dwa dni będę bez samochodu, bo oddaję go do lakiernika. W środę na Instagramie marki Purles o godzinie 19 będziemy robić również transmisję na żywo live. Zostałam zaproszona jako gość i będziemy sobie rozmawiać z kosmetologiem marki na temat mikrobiomu skóry, na temat nowej serii, która pojawiła się w ofercie marki Purles. Zresztą jeśli śledzicie mojego bloga, to wiecie, że w zeszłym tygodniu pojawił się post z recenzją wspaniałych ampułek odnawiających mikrobiom właśnie od marki Purles. Także jeśli jeszcze nie znacie tej serii, to gorąco wam polecam. Jakiś czas temu nawet na moim Instagramie robiłam taką serię dotyczącą mikrobiomu i przekazywałam wam tam bardzo dużo informacji z tym związanych, ale tak sobie myślę, że w sumie to mogłabym nawet tutaj na moim kanale trochę wam opowiedzieć o tej serii marki Purles, bo jest ona wyjątkowo ciekawa. Także zobaczymy, może pod koniec miesiąca, no zobaczymy jak to będzie. A w czwartek w ogóle, słuchajcie, o godzinie 19 wybieramy się na pokaz najnowszej kolekcji torebek Sabriny Pilewicz, połączone z seansem filmu Batman. Więc ja i Massimo idziemy najpierw na pokaz, potem na film. A gdzie to wszystko będzie się działo? Słuchajcie, w fabryce Norblina. Fabryka Norblina to jest takie nowe miejsce na mapie Warszawy.
Będę musiała Wam chyba pokazać w jakimś daily vlogu, zresztą bardzo, bardzo ciekawe. Tam też znajduje się super włoska restauracja La Bocca, w której też już mieliśmy okazję jeść, robią tam przepyszną pizzę i nie tylko. No, także w ogóle w sobotę spędzam cały dzień z moją siostrą, jedziemy do pani doktor, także będzie się działo, będzie się dosyć dużo działo i dlatego się cieszę, że udało nam się naładować baterię. Mam nadzieję, że Wam również i że to będzie miły i przyjemny dla Was tydzień, mimo pracy, mimo tych takich naszych codzienności, rzeczy, codziennej rzeczywistości, o tak. Mam nadzieję, że dla wszystkich nas będzie to udany tydzień. Zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, bo na moim Instagramie w tym tygodniu, na Instastory, poruszam temat nawilżania skóry. Jeśli Was to interesuje, było już o oczyszczaniu, było już o złuszczaniu, to teraz czas właśnie na nawilżanie skóry. Dużo informacji, które mogą Wam się przydać, a nawilżanie skóry to wiecie, że jest taka podstawa, jeden z ważnych kroków w naszej codziennej pielęgnacji. No i chyba tyle chciałam Wam powiedzieć już tak na zakończenie tego dzisiejszego vloga, pożegnać się z Wami, wznieść toast za nowy tydzień. Wasze zdrowie, kochani. Jakie to jest dobre. Pyszne. A ja teraz lecę na balkon, troszkę się zrelaksować, poczytać książkę, póki jest jeszcze jasno i przyjemnie, dopić mojego Aperola i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!